zakupy. A co będziemy kupywać? Złoto w granuli. Żart? No po części żart, ale w sumie nie do końca. Bo jedziemy po nawozy, a dzisiejsze ceny nawozu można porównać, że kupujemy złoto w granuli. Jest to chore, co się dzieje z nawozami, ale o tym zaraz. Zobaczycie, po ile ja kupiłem nawozy. Dzisiaj mamy 12 października. Najprawdopodobniej ukaże się dopiero w listopadzie, więc na pewno napiszecie mi w komentarzach, jakie będą aktualnie ceny na listopad. Ja teraz mam zaczepioną czerwoną przyczepę i jedziemy po nawozy, bo na dzień dzisiejszy jest to jeszcze okazyjna cena. Ciekawe, co będzie działo się dalej, bo na chwilę obecną zaczyna być to wszystko paranoją, ale dobra, ja lecę i odezwę się za chwilę do was. Na razie. Już, proszę państwa, jesteśmy na nowym moście w Trawnikach. Dojeżdżamy do bardzo znanego mi zaprzyjaźnionego skupu w Trawnikach. Jak rozpoczynałem przygodę z rolnictwem, to właśnie tutaj z chłopakami z tego skupu pierwsze wapna, pierwsze nawozy tutaj były kupywane. No i tak jak mówiłem, na dzień dzisiejszy to oni byli w stanie zaoferować no taką przystępną, można cenę nazwać, ale jednocześnie holendarną, porównując do ostatnich lat tą cenę. Także no na dzień dzisiejszy saletra to jest 2400 z groszami, chyba 30 czy coś takiego. Jeszcze w sierpniu, jak ktoś by mi powiedział o takiej cenie saletry, to bym mu kazał się stuknąć w czoło. Ale dzisiaj nowe dostawy, tak jak i tutaj chłopaki mówili, że nowa dostawa jest w okolicach 3000 tona. Na niektórych skupach w okolicy już przekracza nawet 3100 wynosi cena saletry. No to sami przyznacie, że w takiej sytuacji 2400 to jest cena przystępna. Czy to jest rozsądne kupywać nawozy teraz po takiej cenie? Nie wiem. Wydaje mi się, że tańsze niż 2400 na wiosnę oni nie będą. Ale cóż, ciężko cokolwiek stwierdzić. Dobra, ja dojeżdżam do skupu, zaraz widzimy się na miejscu. I już ładujemy. To na 620 będzie w workach. Część luzem, teraz paleta, czyli tona 200 całego i resztę big baga. Dobra, chyba. Tak. Dobrze jest. I o tak to się prezentuje. Jeszcze jeden baksik i będziemy mieli komplecik. Także załadunek fajnie idzie, wszystko fajnie oprócz ceny. A tutaj już nowa dostawa po 3000. Dobra, załadowane, możemy uciekać. Wyjechaliśmy już na drogę. Redukcja. Zadowoleni, nawozy mamy, 10 tysięcy lżej, tak proszę państwa, no niecałe 10, niecałe, nie ma tyle, ale blisko 10 tysięcy, to przyczepa nawozu jest warta, to jest szok, szok dla rolnictwa. Innych youtuberów, ale czy nasze rolnictwo jest w stanie przetrwać takie nawozy? Powiem wam tak, długo siedziałem, liczyłem, jeśli cena zboża będzie taka jak jest albo wyższa, to ja
jakoś to przetrwa, ale w przyszłym sezonie zboże pataniało. To jest po prostu masakra. 4 tony, nawet ponad chyba 4 tony i 20 kilo na przyczepie. Także to marzowo. Na 3 pewno, no co, 4 tony dla takiego traktora. Nie wiem, czy już się ukazał film z transportu, czy dopiero się okaże, jak 3P ciągną dwie autosanki D35. Tam też sobie radził i było ponad 7 ton na tych przyczepach, kurczę. Także co, wracamy do domu i tam jeszcze chwilę pogadamy o tych nawozach, bo to jest chore, no co się dzieje. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, co tak naprawdę będzie dalej z tymi nawozami i z tym wszystkim. No zobaczymy, zobaczymy. Dobra, ja sobie lecę i jeszcze tam spotkamy się w domu. I dojeżdżamy sobie już do domu, droga szybko zleciała. Fajnie się ciągnie, załadowano tą przyczepę, jest na takich balonach, inaczej się prowadzi przyczepa. Teraz zerkniemy, nic z tyłu nie ma. Także możemy sobie skręcać. I mamy nawozy przyciągnięte do domu. No przyczepa jest elegancka, kurczę, już ponad 4 tony załadowane, a no ładnie się po prostu ona prowadzi. No i jednak do zboża chyba najlepiej byłoby jeszcze zakładki do niej zrobić. I tak jak widzicie, proszę Państwa, ja nawozy na przyszły sezon 2021-2022 mam zakupione dwie dawki. Na pierwszą pójdzie Saletra Makro, na drugą Saletra Pullan. Czy to ma sens po tej cenie kupywać nawozów? No nie wiem, dajcie znać w komentarzach. Wydaje mi się, że jeśli teraz już Saletra przekracza 3000, wątpię, aby potaniała poniżej 2400. To jest naprawdę wielka zagwozdka, jak to będzie w przyszłym sezonie wyglądało. Policzyć te nawozy azotowe, policzyć NPK. No to sami wiecie, że to wszystko staje na skraju opłacalności. Powypowiadajcie się w komentarzach, co wy sądzicie o takiej cenie, co ja kupiłem. No i piszcie na bieżąco w dniu edycji filmu, kilka dni później, jak teraz wygląda cena nawozów. Ja je kupiłem w piątek, odbieram je w poniedziałek. W piątek zapłaciłem 2450, dzisiaj nowa cena wynosi 2950 dokładnie. Czyli od piątku do poniedziałku na tonę podrożała 500 zł, czyli na tej przyczepie 2000 na chwilę obecną mam oszczędności. Ale czy to jest sens? Czy lepiej czekać do wiosny i na wiosnę będzie jeszcze taniej? Wątpię. Powiedzcie, co wy robicie. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć.